Witam Was serdecznie. Powoli zbliżają się święta, więc najwyższa pora na świąteczne pierniczki. Ja swoje pierniczki robię co roku, już chyba czwarty rok z rzędu. I cały czas robię je z tego samego przepisu. Do przygotowania będziemy potrzebować 4 szklanek mąki, 4 łyżek miodu, 1 szklanki cukru pudru, 3 łyżki sody oczyszczonej, całą torebkę przyprawy piernikowej, 2 łyżki masła rozpuszczonego, 2 jajka i około pół szklanki ciepłego mleka. Tutaj w misce mam już przesiane 4 szklanki mąki. Dodaję do nich 4 łyżki miodu. Jedną szklankę cukru pudru. Cukier puder też przesiałam przez sitko. Sodę oczyszczoną. Naszą przyprawę do piernika. I na samym końcu. Moje pierniczki były troszeczkę ciemniejsze. Dodaję jeszcze około 1,5 łyżki kakao. Teraz dodam sobie rozpuszczone, przestudzone masło. I ciepłe mleko, ale ja dodam tak na razie połowę. A potem w zależności od konsystencji ciasta dodam więcej. Albo już zostawię tak. I ciasto mamy wyrobione. Najpierw wyrobiłam je mechanicznie, a potem wyrabiałam je ręcznie na blacie. Odcinam sobie kawałek ciasta, podsypuję mąką blat i teraz rozwałkowuję. Ja rozwałkowuję około na około pół centymetra. Wykrawam.